drogi, kochane, umiłowane pochwicanki. Przyszła mi do głowy taka myśl, że mam bardzo głupie porównanie. Bo ta pochwica to jest jak kąpiel w morzu. Niby każdy marzy o tym, żeby się w morzu wykąpać, żeby wejść do tego morza, popływać, pobawić się z bałwanami, poszaleć wśród fal, poczuć ten podmuch ciepłego wiatru na plecach, gorące słońce. Ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że to morze ma 11 albo 12 stopni. I na samą myśl, że żeby tam wejść, to człowiek dostaje skurczu. Po prostu człowiekowi się wszystko kurczy i zaczyna rozumieć, że to nie jest to, o czym marzył. Bo marzył o czymś zupełnie innym, a real i rzeczywistość wyglądają zupełnie inaczej. Dlatego, drogie kochane pochwiczanki, chciałem wam powiedzieć, że real wygląda zupełnie inaczej. Przychodzi taki moment, kiedy po prostu słońce zachodzi i człowiek cały dzień planował wejść do tego morza, ale nie wejdzie dzisiaj. I dlatego życzę wam, drogie kochane pochwiczanki, pięknej pogody, dużo ciepła, cudownego, gorącego morza i wtedy z rozpędem wskoczcie. Ale nie do zimnego. Nie do zimnego. I nie wtedy, gdy wieje. Pozdrawiam.